w piątek był wielki szok, w sobotę żeśmy przyjechali to pozbierać i dla nas był szok to, że ludzie są, przychodzą i kupują. To było dla nas duże zaskoczenie. Siedzieliśmy tutaj do godziny 16 i powiem, że to nie był tak, aż tak smutny dzień, jakiego żeśmy się spodziewali. No, mówili, że kupują do ogródków, na tarasy, do pokoi, żeby nas wspomóc. Oczywiście tych strat w żaden sposób nie da się odrobić, natomiast tak jak pani mówi, jest to w pewien sposób moralne wsparcie, ale zdarzały się rzeczywiście takie duże zakupy? Tak, były takie zakupy, po kilkanaście sztuk. Podjeżdżali takimi samochodami, kupowali naprawdę duże ilości dla sąsiadów, dla znajomych, dla całej rodziny. Nie było ich dużo, ale były. I tak kupowali po prostu nie tylko, że u mnie, u każdego coś. To było takie naprawdę wsparcie. Tak jak biskupi prosili, żeby modlić się, żeby przyjść do kościoła, że to jest epidemia i trzeba po prostu to zrozumieć. I powiem szczerze, obserwując wczoraj, dziś, przedwczorajszy dzień, był spokój, ludzie przychodzili, kupowali po jednym zniczu, zapalali przed bramą, kupowali kwiaty, dawali przed bramę. Oczywiście było bardzo, bardzo mało ludzi, ale ludzie w większości rozumieli sprawę, a ja stoję dzisiaj na przykład na straży po to, żeby pilnować, bo wierzę w to, że jutro przyjdą na cmentarz tacy, którzy chcą naprawdę zapalić przy swoim grobie i pomodlić się.